Witam wszystkich użytkowników programu DTX. Najnowsza już 12. odsłona programu daje nam wiele nowych możliwości. Jedną z nich jest funkcja umożliwiająca rzeźbienie na końcówkach elementów, dowolnie zarysowanych przez użytkownika kształtu. Do tego celu służy nowa powstała funkcja dowolny kontur. W tym filmiku przedstawię, w jaki sposób można tą funkcję wykorzystać, posługując się gotową fotografią. Na wcześniej przygotowanym projekcie, na elementach krokwi, wstawimy zarys profilu, który przygotowaliśmy sobie w dekadzie. Istotnym elementem jest tutaj, aby ustawić w skalę wymiarowania 1:1 oraz przeskalować rysunek za pomocą okno, grafika, edycja. W pierwszym etapie wyznaczamy oś współrzędnych, która będzie wyznaczała nam linię przecięcia się czoła naszego elementu z jej dolną krawędzią. Od niego, linią przerywaną, rysujemy zarys końcówki naszego elementu. Ustalamy długość końcówki na 50 cm i wysokość na 20 cm naszej krokwi. W kolejnym kroku rysujemy zarys konturu, który chcemy umieścić na elemencie trójwymiarowym w DTrixu. Następnie w kolejnej warstwie linią ciągłą zarysowujemy obrys konturu. Kontur będzie podzielony na kilka etapów. Pierwszy do pierwszego przełamania, kolejny do drugiego, trzeci, czwarty oraz piąty. Wyznaczamy punkt startowy na krawędzi naszego prostokąta. Następnie kolejny punkt do pierwszego przełamania. Następny dalej do głębokiego podcięcia oraz już na samą końcówkę. I ostatni na krawędzi bocznej naszego prostokąta. Dzięki temu uzyskaliśmy obrys kształtu, który chcemy uzyskać w modelu trójwymiarowym. Kolejną sprawą jest zamknięcie obrysu konturu i wyciągnięcie go poza linię przerywaną końcówki naszej krokwi. Wybieramy linię, łapiemy za ostatni punkt, który skończyliśmy. Wyciągnięcie może być niewielkie, na szerokość 2 cm. Następnie zamykamy kontur prostopadle i ostatnią linię zamykamy pełen obrys, który ma wyrzeźbić nam końcówkę naszej krokwi. Następnie w plik biblioteka blok rysunkowy. W plan BIB zapisujemy naszą końcówkę i wybieram anul. Teraz możemy przejść do modelu trójwymiarowego.
Następnie w narzędzia, profil końcowy, dowolny kontur. Wybieramy nasz kontur, który przed chwilą stworzyliśmy w dekadzie. Zaznaczamy domyślny profil końcowy. Strona do lewej jest zaznaczona domyślnie oraz położenie ścieżki na początku naszego elementu. Wybieramy pojedynczo i wskazujemy interesującą nas krokiem. Wchodzimy następnie do OpenGL-a, aby zobaczyć efekt naszej pracy. Obróbki te generują również procesy na maszynę. Wybieram maszynę CNC belki. Dla przykładu mamy Hundegera. Następnie przechodzimy do podglądu naszego materiału w programie EKP. Tutaj wyraźnie widać przebieg linii cięcia frezy. Niestety frez nie kształca nam profil naszej końcówki, ponieważ jego linia cięcia wchodzi za głęboko w materiał. Aby uniknąć tego błędu, musimy linię cięcia skrócić o grubość naszego freza. Jak to zrobić? Przechodzimy do dekada. Wyznaczamy odsunięcie linii cięcia o grubość naszego freza. Następnie wybieramy edycję, podziel, wyznaczamy linię, którą chcemy podzielić oraz punkt przecięcia. Kolejną linię. Usuwamy niepotrzebne linie i końcówki, które podzieliliśmy, musimy zmienić na inną warstwę, na linię przerywaną. Dzięki czemu cięcie freza odbędzie się tylko po linii ciągłej, zostawiając końcówkę profilu. Następnie ponownie zapisujemy plik, biblioteka, blok rysunkowy, nowy. Zaznaczamy wszystkie linie naszego nowego profilu. Zapisujemy K2 maszyna. Tak, anulujemy. Wracamy do naszego modułu trójwymiarowego. I wybieramy ponownie narzędzia, profil końcowy, dowolny kontur. Tym razem K2 maszyna. Wybieramy pojedynczo. I zaznaczamy wszystkie krokwie, na których będzie znajdowała się obróbka dowolnego kształtu, który wprowadzamy. Teraz ponownie możemy wygenerować plik na maszynę. Pod numerem 002 i w EKP ponownie sprawdzić. Widzimy tutaj, jak niemal idealnie przenikają się teraz płaszczyzny cięcia naszego freza. Ponownie możemy wrócić do modelu trójwymiarowego i zobaczyć w OpenGL-u końcówkę, którą wykonaliśmy. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie. Thank you.